Dzień dobry, dzisiejsze wiadomości dotyczyć będą Donalda Trumpa dla odmiany. 6 lutego Sąd Apelacyjny USA dla okręgu Waszyngtonu orzekł, że Donald Trump nie podlega immunitetowi karnemu za postępowanie, które Departament Sprawiedliwości uwzględnił w akcie oskarżenia. W związku z wydarzeniami z 6 stycznia 2021 roku. W decyzji czytamy: Zrównoważyliśmy rzekome interesy Donalda Trumpa w zakresie immunitetu władzy wykonawczej z interesami publicznymi, które przemawiają za zezwoleniem na kontynuację postępowania. Dochodzimy do wniosku że względy porządku publicznego, zwłaszcza w świetle naszej historii i struktury naszego rządu, zmuszają do odrzucenia jego wniosku o immunitet w tej sprawie. Dodali sędziowie, powołując się na precedensy. Decyzja była jednomyślna. Warto zauważyć, że sędziowie zdawali się omijać interpretację immunitetu prezydenta w odniesieniu do postępowań karnych. Sąd Najwyższy wielokrotnie podtrzymał szeroki immunitet od procesów cywilnych, ale nie ustanowił immunitetu od postępowania karnego. Na potrzeby tej sprawy karnej były prezydent Trump stał się obywatelem Trumpem ze wszystkimi środkami obrony przysługującymi każdemu innemu oskarżonemu w sprawie karnej, napisali sędziowie. Ale jakikolwiek immunitet wykonawczy, który mógł go chronić, gdy pełnił funkcję prezydenta, nie chroni go już przed oskarżeniem. W tym przypadku, jak stwierdził sąd, na prezydencie Trumpie spoczywa ciężar ustalenia podstaw dotyczących tego, właśnie immunitetu. Przedstawił on argumenty oparte na jurysdykcji, względach polityki funkcjonalnej związanej z podziałem władzy oraz klauzuli impeachmentu, a sędziowie odrzucili wszystkie trzy argumenty. Od wyroku prawdopodobnie złożą apelację prawnicy Donalda Trumpa. Jeśli prezydent Trump złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Sądu Najwyższego, a w termin upływa 12 lutego, aby taki wniosek złożyć, wtedy Sąd Apelacyjny w Waszyngtonie zawiesi decyzję do momentu decyzji wydanej przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Ta konkretna apelacja. Sądu apela Apelacyjnego w Waszyngtonie wstrzymała proces prezydenta Trumpa w Waszyngtonie, który miał wstępnie rozpocząć się 4 marca, ale jak na razie m, zniknął z kalendarza wszystkich sądów. Prezydent Trump wielokrotnie ostrzegał, że orzeczenie przeciwko niemu będzie miało fatalne konsekwencje dla urzędu. Jeśli prezydentowi nie zostanie przyznany immunitet, każdy prezydent, który opuści urząd, zostanie natychmiast postawiony w stan oskarżenia przez partię przeciwną. Napisał wielkimi literami w jednym z wielu postów na, temat, na ten temat w Truss-Social. Bez całkowitego immunitetu prezydent Stanów Zjednoczonych nie mógłby prawidłowo funkcjonować. Ja tym postem dzieliłam się kilka dni temu na telegramie, tak więc został przeze mnie przetłumaczony. Posłuchajmy jeszcze raz, jeszcze raz co, co tak naprawdę on powiedział, więc przeczytam to jeszcze raz. Jeśli prezydentowi nie zostanie przyznany immunitet, każdy prezydent, każdy prezydent, który opuści urząd, zostanie natychmiast postawiony w stan oskarżenia przez partię przeciwną, każdy prezydent, czyli Obama również. Kampania Donalda Trumpa odpowiedziała na tą decyzję w sposób następujący: Ściganie prezydenta za czyny urzędowe narusza konstytucję i zagraża fundamentom naszej republiki. Prezydent Trump z całym szacunkiem nie zgadza się z decyzją sądu w Waszyngtonie i złoży od niej odwołanie, aby chronić prezydenturę i konstytucję. Adwokat prezydenta Trumpa nalegał, aby sędziowie skupili się na przepisach konstytucyjnych leżących u podstaw immunitetu prezydenta i argumentował między innymi, że klauzula dotycząca wyroku w sprawie impeachmentu Zawarta w Konstytucji Stanów Zjednoczonych wskazuje, że Kongres ponosił odpowiedzialność za sądzenie prezydenta. Jego zdaniem ściganie karne może nastąpić dopiero po postawieniu prezydenta w stan oskarżenia i skazaniu go przez Kongres. Tak więc podsumowując sprawę immunitetu, czy Donaldowi Trumpowi potrzebny jest w ogóle ten immunitet? Oczywiście nie jest mu potrzebny. Natomiast kto potrzebuje takiemu, takiego immunitetu? Obama. Tak więc miejmy nadzieję, że już niedługo czas na impeachment Obamy. A teraz druga wiadomość na dzień dzisiejszy również dotyczy Trumpa, a konkretnie przetłumaczę kilka fragmentów wywiadu z Donaldem Trumpem przeprowadzonym przez Marię Moro. Będę czytać pytania i odpowiedzi Trumpa na te pytania. Niedawno skomentował pan, że od pierwszego dnia będzie pan dyktatorem. Powiedział pan, że zamknie granice i będzie wiercić, wiercić, wiercić. Co konkretnie chciał pan przez to powiedzieć? Myślę, że wiesz. To było z Seanem Hannity. Zażartowałem podczas wywiadu, że będę dyktatorem, ponieważ zapytał mnie, czy naprawdę będę dyktatorem. Powiedziałem absolutnie, na jeden dzień zostanę dyktatorem. Nie powiedziałem od pierwszego dnia. Czy miał Pan na myśli dekrety wykonawcze? Co to oznaczało? To bardzo proste. Zamknę granice i będę wiercił, wiercił, a potem już nie będę dyktatorem. To zostało powiedziane żartem, i większość ludzi dziwię w ogóle się, że zadałaś mi to pytanie. Mam na myśli, że natychmiast zaczniemy wiercić, wiercić, zmniejszymy energię, a w innych kwestiach będziemy mieli silną granicę. Zamkniemy granicę. Kiedy spojrzymy na to, co się dzieje teraz z naszym krajem, kiedy napływają ludzie z więzień i ludzie z zakładów psychiatrycznych i zakład zakładów dla obłąkanych, nasz kraj jest niszczony. To znaczy, panie prezydencie, zadałam to pytanie dlatego, że pańscy krytycy martwią się, że to będzie koniec demokracji, że nadchodzi dyktator. I chciałam, żeby się pan do tego odniósł. Innymi słowy, czy oznacza to, że będą dekrety wykonawcze? Czy tym razem planuje pan użyć większej liczby dekretów niż ostatnim razem? Czy użyłby pan dekretu, aby zamknąć granicę? Nie ma nic złego w dekretach. Biden cały czas ich używa. Według mnie Biden jest zły dla, dla demokracji, ponieważ jest niekompetentny. I szczerze mówiąc, spójrzcie na to, co dzieje się z naszym krajem. Nasz kraj jest niszczony na naszych oczach. Ja oczywiście nie będę tak postępować. Powiem tak. Przez cztery lata nie mieliśmy wojen, pokonaliśmy ISIS, wyeliminowałem największych terrorystów na świecie, mieliśmy najlepszą gospodarkę w historii, Obniżyłem podatki, obciąłem regulacje na pewnym poziomie. Miałem największą obniżkę podatków w historii. Mieliśmy największą gospodarkę w historii naszego kraju. Nigdy nie radziliśmy sobie lepiej. A wszyscy ludzie, którzy mówią Nigdy więcej Trumpa, nie wiedzą nawet dlaczego to mówią. Wykonaliśmy robotę, której niewiele osób kiedykolwiek wcześniej dokonało. Odbudowaliśmy armię. Stworzyliśmy, stworzyliśmy Space Force, które okazuje się bardzo ważne. Powiedziałem, że stanie się być może naszą najważniejszą siłą. Teraz przewodzimy Rosji i Chinom. Kiedyś byliśmy daleko w tyle. Nie mieliśmy Space Force. Kiedy o tym powiedziałem, ludzie myśleli, że to żart. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu.